Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Wita się z Wami Agnieszka Błaszków na kanale Aga Błaszków. Co ona Ci zrobiła? Gryzła mnie. Ja nie to z tym kotem. O nie! To już kupił green screen. Nie uwierzycie, gdzie my teraz idziemy. Idziemy na siłownię! Dla potwierdzenia. Siła. Powiedz coś głupiego. Coś głupiego. Dziękuję. Przeżyłam. Wrażenia w siłowni. Słuchajcie, jak coś zdrowy ruch, to wiadomo, no, siła, energia. Ale moglibyście zapytać, po co ja byłam na tej siłowni? Prawda? Moglibyście. Odpowiadam. Po to. No właśnie widzę. Jak masz twój? Słuchajcie, do Katowic zawitał jarmark wielkanocny. A widzieliśmy ten w Krakowie, nie? Że się rozkładał. Rozkładał się. Ja muszę cały czas z tej strony, bo z tej strony jak stoję, to cię łapię, z tej strony to cię nie łapię. Tak, o, chyba że tak. No. Tak więc. No. Będziemy patrzeć. Tak. Będzie padać. Coś czuję w krzyżu. Chyba będzie. Czekaj, porównuję. Podobny. Proszę, proszę, proszę. Moje nogi, czekaj. Podsumowując krótko, jarmark kurde, jak się to nazywa? Wielkanocny. Chciałam powiedzieć wielkobożonarodzeniowy. Jest o wiele mniejszy niż ten na Boże Narodzenie właśnie, siłą rzeczy. Ale są fajne kurczaczki przynajmniej, nie? Kurczaczku? Tak, bardzo fajne. Jajeczka, no. Wszystko. O. No, piesek. Dzieje, strasznie. No patrz. Czy my mamy jakieś cholerne szczęście, że gdziekolwiek nie pojedziemy, to nas zleje? Tak. Powiedz coś, ale ja pachnę. Wypsikałam się w Rossmanie jak ten ostatni wieśniak perfumami z Furli i są tak ładne. A to czy mamy szczęście? No to mamy, bo potwierdza to odnaleziona reklamówka, którą zgubiliśmy. Jakie my? Razem. Jakie my? Mateusz miał w ręce moją reklamówkę. Weszliśmy do Rossmana. Ja miałam zakodowane w głowie, że on ją miał w ręce. Przechodzimy do kasy samoobsługowej. Chcę zapakować zakupy. Reklamówki nie ma. Odnaleziona, to najważniejsze. Jak klima jest do nabicia, bo już śmierdzi. No Agnieszka, przecież ty się zatrujesz tutaj. Ty nie rozumiesz, jak to działa. Jak się można zatruć, jak jest grzyb w klimatyzacji. Później jest ci niedobrze i jest ci słabo i jest ci źle. Sprzedam punciaka. Właśnie, może ktoś... Wszystko działa. Klima nabita i tak chłodzi jak lodówka. Wszystko. Centralny zamek działa. Żadne kontrolki nie świecą, nic. Okno pasażera się też otwiera od strony kierowcy. Wszystko, biegi w ogóle jak wchodzą to jest... Jak masełko.
sportowa kierownica. Już tam na jednym odcinku przecież jest, tam przedstawia mniej więcej no tak, tego samochodu. Tak, że wiesz, że Kubica nawet miał tym jeździć. No, to jest tak płytko powiedziane, bo Kubica miał tym startować w rajdach. 6 lat temu to punto właśnie nim jeździł na torze. No tak było. Nie zmyślam. No a myślisz, a skąd to jest niby? Przecież to jest obszyte normalnie. Może to wyglądać na jakąś... z action. Ta, z action. Co tak jedzie? No bo coś mu się zepsuło może, no a dlatego może, stał no. z boku. Może też ma ten, czek silnika. A, nie, to baba była. Tak, wyglądam jakby był jakiś La Vida Loca, popatrz. O! Cześć! ISO za duże. No, wracamy z szybkim holem. Znaczy, przechodzę. Fajne tu przejście. Co takie, co to ma być? Pyk! O! Pyk. Teraz będzie taki efekt, tak się trzęsie wszystko. Takie... Dobra. Co ja chciałam powiedzieć? Ciągle. Dobra. Nadałabym się do rapu, bo cały czas bym mówiła dobra. Ej, ziom. Dobra. No, no. Dzisiaj. Zapraszam na mojego Instagrama. Kolka? No, przychodzę z szybkim holem, czyli... Już. A to jeszcze ty znowu oglądasz, którą świnią jest twój chłopak? Czy tam dziewczyna? Nie. A nie co tym razem? Takich rzeczy, to po pierwsze nie lubię ze mnie takiego kogo. No. Dobra. Szybki haul, czyli co udało nam się dzisiaj kupić? Nam, mi, jakkolwiek. Mam torbę, taką, dużą, z wszystkim, czyli... Jedna reklamówka mieszcząca wszystko. Reklamówkę mam z lumpa, a potem do niej pakowałam wszystko kolejne, bo pierwszy przystanek był właśnie w lumpie. Ale do rzeczy z lumpa przejdziemy na samym końcu, bo są one na dnie tej reklamówki. Tak więc, przechodząc, kolejność jest totalnie losowa, przypadkowa, jak na przykład worki do kuwety dla kota. Pierwszy Rossmann, bo byłam w dwóch Rossmannach. Zaraz opowiem dlaczego. Pierwszy Rossmann, maseczka i druga maseczka. I tę maseczkę ja polecam fest. Kosztuje 19 zł. Tak, to jest zdzierstwo w biały dzień. Za maseczkę, którą użyjecie jeden raz. To, co ona robi z twarzą. Znaczy, się chodzi o to, że jest tak gładka i mięciutka i taka puszysta jak Zuzia. Nie polecam, tak reasumując, bo więcej się nie wypowiem. Najpierw maseczka, tylko jeżeli ktokolwiek ją weźmie, pamiętajcie, żeby ściągnąć siateczkę ochronną. Nie bądźcie jak ja, nie nakładajcie tej maseczki z siateczką ochronną. Ona ma po dwóch stronach siateczkę do ściągnięcia. A potem to. To jest super. To jest na koniec, robi cudo robotę. Taka. Nie wiem jaka to jest. Ona idzie dla Mateusza. Potem mamy woski do kominka. Jeden i drugi. Chciałam zamówić woski, ale były w Rossmannie, więcej wzięłam. Te już testowałam, te są super. Tych nie testowałam, nie mam pojęcia jak pachną. Zaraz przetestujemy. W sensie ja przetestuję i powącham, bo wy nie będziecie tego wąchać, bo przez YouTube'a się nie czuję, nie wącha. Tak. Dalej, mamy lakier do włosów. Nic o nim nie powiem. Kolejna rzecz. Mamy serum z Garniera. Było na promocji za 23 zł chyba. 29 zł. Przecena z 50 zł. Tutaj mamy białą kredkę do oczu, bo mam jedną kredkę, która się nie chce wyciągnąć, wycisnąć. Więc jest do wyrzucenia, więc mam tą, która się temperuje, więc nie będzie tak szybko do wyrzucenia. Kredka do golenia, była waniliowa. Wszystko, co jest waniliowe, jest cudowne dla mnie. Zuzia! No, oj, oj, oj. Aha, musisz użyć. Pianka była za 6,50. Wkładki do butów pamiętam, że były za 10 zł. Kula do kąpieli za, nie wiem, 10 zł chyba też. 9,99. I ostatnia rzecz właśnie, dlaczego byłam w dwóch Rossmannach, ponieważ szukałam jednej rzeczy, która stała się viralem, więc oczywiście, że znowu pojechałam. Zuzia jest wszędzie, cholera jasna.
rozeszła się ta rzecz viralem. Co za tym idzie, musiałam ją wypróbować, ale druga strona, że nie było jej nigdzie, praktycznie nigdzie. W Rossmanie żadnym, w którym chciałam być albo w którym byłam. Co za tym idzie, znalazłam ją w randomowym Rossmanie innym w Tychach, więc do niego pojechałam i były dwie ostatnie sztuki, ja wzięłam jedną, więc została ostatnia sztuka akurat w tym aktualnym Rossmanie, w którym byłam. Ale do rzeczy, co to jest za rzecz? Toner. Tak, zrobię test tonera, jeszcze dzisiaj. Możecie zobaczyć, jakie moje włosy są teraz żółtawe, to jest... No. Ma nadać chłodny beżowy odcień waniliowego latte. Szybkie porównanie następnego dnia, wieczorem to robiłam i tak... Taki co jakieś, nie wiem. I przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli właśnie rzeczy z lumpa. Byliśmy w lumpeksie, zanim nas zlał deszcz w Katowicach. Mam krzywo, mi stoi aparat. Tak, w lumpeksie w galerii Skarbek, na rynku. Chcielibyście wypowiedzieć jakkolwiek na temat galerii Skarbek, czy samego lumpeksu, który znajduje się w galerii Skarbek, czy w sklepach, które się znajdują w galerii Skarbek. Chciałbyś się wypowiedzieć coś? Otóż... Zjesz się trochę. Nie. To można powiedzieć o tych sklepach. Drogie... Chodź tu bliżej. Kniżka, jak ja wyglądam, czy ty wiesz? Hej, czy ty wiesz, że mam cię na oku? Jak ja mógłbym cię wypowiedzieć? No nic, drogie są sklepy. Jedynie Ciuchland jest tani. I co tam więcej? Tam nic nie ma w sumie. O czym ja mam mówić? Jest sklep z garnkami. Ale że słowo Ciuchland tak dziwnie mi się kojarzy, tak... Nie wiem... Ale co udało mi się znaleźć? Bluzka. To jest mój rentgen, znaczy rentgen, zdjęcie panoramiczne zębów. Bo byłam... Na płycie, no. Byłam ostatnio u dentysty. To jakby znowu poza tematem. Byłam ostatnio u dentysty i co? Robili mi zdjęcie panoramiczne zębów, ale ze względu na to, że wiedziałam, że w przyszłym tygodniu, w sensie tydzień później, będę u innego dentysty i żeby nie wydawać dwa razy pieniędzy na zdjęcie panoramiczne zębów, poprosiłam o płytkę. To już jest dorosłe życie, prawda? To już jest dorosłe myślenie, odpowiedzialność za siebie, za swoje pieniądze. 100 zł piechotą nie chodzi, tak? Za takie zdjęcia. Ale wiesz, co myślę? Że się okaże, że pójdę do tego dentysty i się okaże, że ten chłop nie będzie miał programu, żeby otworzyć to zdjęcie z tej płytki. Będzie musiał i tak zrobić swoje zdjęcie. A może tak być. Wracając. No. Taką bluzkę. Nie mierzyłam jej, ale jest, wydaje się, dosyć szeroka, tak więc myślę, że będzie w porządku na mnie. Jest z New Looka, według metki, kosztowała 19 zł. Ostatnia rzecz, która może być... nie chciałabym użyć słowa kontrowersyjna, natomiast są dwa typy ludzi. Jedni, którzy nie będą mieli z tym kompletnie żadnego problemu i drudzy, którzy by powiedzieli nie, fuj, nigdy w życiu. To znaczy buty z lumpeksu. Znalazłam trampki z Levisa, Levi'sa, zwał jak zwał, zwykłe, czarne. Są na platformie, więc w zasadzie dlatego mi się rzuciły w oczy. Kosztowały chyba 30 zł. Trzeba je wyprać. Co najmniej za dwa razy, wsadzić wkładkę, wymienić sznurówki, picobalo. No, 30 zł tenisówki z Levi'sa. Levi'sa. Czy to na tyle w dzisiejszym holu. Kupiliśmy jeszcze włoszczyznę na jutrzejszy rosół, marchewki, makaron, boczek też do carbonary. Bo ty, czemu my nie idziemy robić carbonary? Czekam głodny, aż skończysz nagrywać. Poświęcenie. Poświęcenie dla was, widzowie, słuchajcie. Kolka. Dobra już? Mhm. A ty też? Cześć! Cześć!
Oglądamy dzisiaj serial do końca? Tak, tak, oglądamy dzisiaj serial do końca. Zostały mi ostatnie dwie macze. Dalsze odkrycie. Macza z mokatę, wiem jak może to brzmieć. Ale jest bardzo spoko, polecam. Jeżeli ktoś lubi macze oczywiście, to... Chociaż w zasadzie to też nie powiem, bo Mateusz bardzo nie lubi, znaczy nie, że bardzo nie lubi, tylko nie lubi maczy. Czy ta ze Starbucksa ci smakowała? Ta z tą truskawką? Tak. Ta z tą truskawką była spoko, wszystkie nie? Wszystkie wcześniej, jakie mi dawałeś, były niedobre. No właśnie, a ja na przykład maczę bardzo lubię. Ale ta jest naprawdę spoko. Zuzia! Przestań! I załóż się kwiatka. Słucham? Słucham? Tylko w mojej głowie zło. Carbonara krok pierwszy. Gotujemy wodę na makaron. Smażymy boczek. Ale dobry boczek. Musi być dobry. Jakby nie patrzcie na tej ilość boczku. To jego zasługa. Ale w sumie i tak nie jest aż tak dużo. Jest okropnie dużo. Jesteś z ciebie zadowolony? Tak. Zjesz go? Tak. Okej. Okay. Krok drugi, jajka. Krok trzeci, co? Kurde, z krokiem trzecim. Przyprawy. A, przyprawy. Czosnek. Koperek. Nie koperek. Natka pietruszki i czosnek. Czosnek to nie. Dobra, jest z tym. Krok chyba czwarty. Smażonego boczku wrzucamy makaron. Oczywiście boczek już powinien być nie na ogniu i mieszamy. Dodajemy przyprawy, jajco na końcu, właśnie, to jest turbo ważne, że robimy carbonarę tylko z jajkiem. Żadnej śmietany, niczego. No. Boczek też nie na największym ogniu, bo to ma być maraton, nie sprint. Boczek ma robić się na małym ogniu, żeby on tak delikatnie zyskiwał na zapachu, na wyglądzie i przede wszystkim do smaku. Jajka. Już bez ognia. Bez ognia, żeby nam się jajecznica nie zrobiła. No i krok już nie wiem, który. Jedzonko. Wygląda pysznie. Wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Nie. Tylko nie. To nie. To mnie właśnie nie zastanawia. Jedzcie, nie jedzcie tego do carbonara. To jest po prostu moje uzależnienie. To jest profanacja. Zostawiam to bez komentarza. Tak, 10 na 10. Nie, no jest pyszne. Dziękuję bardzo. Ja też to robiłem. W sumie racja, to dziękujemy. Pysznego. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru i jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama oraz zachęcam. Oraz zachęcam do subskrybowania, lajkowania i zostawcie komentarz jakiś. Dobranoc. Git? Nie wiem, czy git, no zobaczymy. Co się mnie pyta? Masz...